Co? Do łazienki chcesz jeszcze iść? Nie, no nie dość, że się spóźniła 20 minut, to jeszcze do łazienki musi. A co ty, dziecko jesteś? No dobra, jak musisz iść, to idź. No, jeszcze mi się na fotelu zsikasz. No, nie śpieszyłaś się. No siadaj na fotelu, co się tak skradasz? Już i tak jestem przez ciebie pół godziny spóźniona. No, dawno się nie widziałyśmy. Kiedy u mnie ostatnio byłaś? A miesiąc temu. Kochana, nie oszukuj. Ja tutaj po odroście widzę, że ciebie minimum pół roku u mnie nie było. No głupia myśli, że po odroście nie widzę. Co? Nie, nic, nic, nic nie mówiłam. A jak krzywo pomalowane z tyłu. Co, sama te włosy malowałaś? Czy może u innej fryzjerki byłaś? Nie kłam, nie kłam, widzę. Jezu, dziewczyno, ale kiedy ty ostatnio włosy myłaś? Laska, te włosy są tak tłuste, że twoja głowa może stanowić poważną konkurencję dla fabryki oleju kujawskiego. Ja wiem, że do fryzjerki powinno się przyjść z lekko tłustymi włosami, ale lekko tłustymi. Z naciskiem na lekko. Tak 3-4 dni bez mycia, nie 14. O Jezu, co za smród! No grzyb na głowie jest. Znowu będę musiała wszystko w salonie wysłać do dezynfekcji. No nie, ja to muszę przepić. Nie mogę z wami. Nie. A mówią, że to faceci są obrzydliwi. Dobra, to co robimy? Rozjaśnianie? Kochana, jak ja ci te włosy rozjaśnię, to ci z tego łba spadną. Odżywki jakieś używasz? No, no jasne, że nie. Widzę, że nie. No, to czego ty ode mnie oczekujesz? Ja jestem dobra w swoim zawodzie, ale nie jestem cudotwórcą, wybacz. Najwyżej mogę ci kilka pasemek puścić na tych włosach, ale to i tak ci nie dam gwarancji, że to siano się zaraz nie wykruszy. Że co? Że jakaś influencerka na TikToku mówiła, że rozjaśnianie nie niszczy? Kochana, ja w tym salonie włosy rozjaśniam codziennie od 10 lat. Wydaje mi się, że wiem na temat tego zawodu troszeczkę więcej niż 16-letnia influencerka na TikToku, okej? Okay? Żebyśmy się, wiesz, dobrze zrozumiały. Ach, ale to capi. Nie no, no, chcesz to rozjaśnianie, będziesz miała rozjaśnianie, nie ma żadnego problemu, no to nie są moje włosy, tylko żeby później nie było pretensji do mnie. A, no masz jakąś inspirację na telefonie, co byś chciała? Dobra, pokaż, pokaż, co tam masz. Ale jesteś świadoma, że to, co ma na głowie, to nie są jej włosy, tylko to jest peruka? Nie, ale tak serio, czego ty ode mnie oczekujesz? Czego ty dokładnie ode mnie oczekujesz? Że ja w 2 godziny spowoduję, że te włosy będą gęstsze, grubsze, dłuższe i zdrowe? Powodzenia zjechania. Powodzenia, że któryś fryzjer ci to zrobi. Może ci to zrobić, ale perukarz, nie fryzjer. Jezu, kochana, czy ty widziałaś swoje końcówki? Czy ty używasz jakiegoś serum? Nie? No, tak myślałam. One nie są rozdwojone, one są rozczworone. Ej, ja pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Co ty ze sobą robisz? Nie, tniemy to, ja nie chcę słyszeć żadnej dyskusji, to musi zostać ścięte. Już, nożyczki szykujemy. Co? Nie chcesz ściąć, bo zapuszczasz. A to dobre! Zapuszczasz? Ty chyba szczotę na tych włosach zapuszczasz. Tyle musimy ściąć. Minimum. A i tak ci nie gwarantuję, że nie trzeba będzie ściąć więcej. No Hanna, to tak nie działa. Jak nie będziesz dbała o włosy, to nie będzie tak, że one będą rosły tu i nie będą się kruszyły. Nie, będą ci rosły tu, a tutaj wszystko się będzie kruszyć. Jakby to bez sensu. Trzeba to ściąć. No co się tam ściekasz? No to jest włos, nie ręka. Odrośnie. Trzeba by dbać o te włosy, a nie się teraz na fryzjera ściekać. Uwierz mi, kochana, gdyby istniał klej na końcówki, to ja bym ci bardzo chętnie te włosy skleiła, ale nie istnieje, więc nie grzej się na tym fotelu i głowa prosto. Prosto! 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 Słuchaj, albo ustawisz tę głowę prosto, albo ci ją wsadzę w imadło. Nie widzisz, jak mi pracę utrudniasz? Chcesz mieć ładnie te włosy obcięte czy krzywo? Uwierz mi, nic się nie stanie, jak przez 5 minut przestaniesz się wgapiać w ten telefon. Twoje oczy mi podziękują. Co? Czy możesz zjeść kanapkę? A jedz, jak jesteś głodna, jak ci włosy w jedzeniu nie przeszkadzają, to jedz. Co tak wali? Jezu, przyniosłaś kanapkę z kiełbasą i jajkiem? Do salonu fryzjerskiego? Dziewczyno, nie. A żeby cię sranie potem złapało, wiesz? Cały salon mi zasmrodzi. No kochana, opowiadaj, co u ciebie, gdzie na wakacjach byłaś? A nie, sorry. Nic mnie to nie interesuje. Może dla odmiany wy, klientki, zapytałybyście się, co u nas? Nie, spokojnie, nie trudź się. U mnie nic. Siedzę od rana do wieczora w tym salonie. Nigdzie na wakacjach nie byłam. Co? A czemu ja nie mam zrobionych dobrze włosów? Kochana, ja tutaj, jak mówiłam, siedzę od rana do wieczora i zarabiam na kredyt na mieszkanie, okej? A poza tym, jak przychodzą jakieś nowe produkty, to ja sprawdzam je na swoich włosach, żeby jak coś zniszczyły moje włosy, a nie wasze. Może trochę docenienia i bycia miłym, a nie krytyki, okej? To nie ja mam tutaj dobrze wyglądać, to wy macie dobrze wyglądać wychodząc ode mnie. Choć myślę, że tobie to już niewiele pomoże. Nie, nic, nic, nic nie mówiłam. Okej, przed wyjściem mogę ci zaproponować te 2 kosmetyki na twoje zniszczone włosy. Odżywka, spray. Co o tym sądzisz? Czy są lepsze niż kosmetyki do włosów z Rossmana?
Wątpię, ale wiesz, szefowa każe mi wciskać, to wciskam. Dobra, w sumie i tak cię nie stać. Okej, to policzmy sobie, ile wyszło. Tak więc miałyśmy konsultacje, cięcie, mycie włosów, farbowanie i o czymś chyba zapomniałam. A, dezynfekcja całego salonu po twoich tłustych włosach z grzybem. Tak więc wyszło 350 zł. Ale policzę ci 300, jak mi obiecasz, że zaczniesz wreszcie o te włosy dbać. Co? Że za dużo? A to ty ile chciałaś zapłacić? 100 zł? Kochana, myślisz, że ja tutaj za darmo siedziałam? Że ja w tym grzybie się bawiłam z przyjemności? Kochana, jedyny czas, w którym ja powinnam mieć do czynienia z grzybem, to jest wtedy, jak pojadę w niedzielę na grzybobranie do lasu, a nie wtedy, jak obsługuję klientkę. Myślisz, że za co ja jedzenie kupię, co? Że ja mam wycisnąć z tych twoich włosów tłuszcz i sobie na nich frytki usmażyć? A idź mi stąd, bo cię zaraz tymi nożyczkami chlasnę i płacisz pełną cenę. Nie ma dla ciebie promocji. Baba niewdzięczna. O, nowa opinia na temat salonu, ciekawe. Co? Najgorsza fryzjerka, u której byłam? Spóźniła się 20 minut, aha, niby kiedy. Wypytywała o moje życie prywatne, w ogóle mnie twoje życie prywatne nie interesowało. A na koniec obcięła mi 10 cm włosów, mimo że mówiłam, że zapuszczam. Miałam perfekcyjnie zdrowe włosy. Chyba w twoich snach, dziewczynko. Ale namówiła mnie na rozjaśnianie, aha, i teraz mam szopę na głowie. Co? Do tego wzięła 1000 zł za wizytę. Ach. Chciałabym. Nie polecam, jedna gwiazdka. Co za mała p***a. I tak, kochani, to już wszystko. Wiecie, że wielokrotnie na tym kanale narzekałam na fryzjerów, ale w tym filmie chciałam im oddać sprawiedliwość, no bo my, klientki, też nie jesteśmy zawsze święte. Jeżeli ten film wam się podobał i chcecie drugi odcinek z tej serii, gdyby stylistki paznokci mówiły prawdę, to zostawcie kciuka w górę i napiszcie, że chcecie w komentarzu. Obejrzyjcie również poprzedni film na kanale, a także kliknijcie przycisk subskrybuj. A ja już się z wami żegnam i życzę wam fantastycznego dnia. Pa, pa, pa. Do zobaczenia.